Siema, siema, cześć, cześć. Testuję, słuchajcie, nową kamerkę GoPro Hero 9. Sprawiłem na urodzin, dobra, patrz. A my teraz nagrywamy, czy pozujemy do zdjęcia? No, nagrywamy, nagrywamy, no patrz, idzie cały czas nagranie. Siema, Krisu, będzie zajebista impreza. Nagrywamy, czy pozujemy do zdjęcia? No nie. Dobra, to, a to jest Krisu, to jest barman. A chcesz być na vlogu? No, ale to potem. Co przemierzesz, nie? No tak, ale to co, to jeszcze... Poczekaj, o teraz mnie dobrze widzę. Ale to co, to wtedy chcesz, żeby reklamę ci zrobić? Czemu reklamę? No nie wiem, no powiem, że słuchajcie, tutaj taką fajną barmankę mamy w prywatce, nie? Jeszcze, ja jeszcze wolną, więc panowie, duże napiwki proszę zostawiać, zapraszać na randki. Tak, zwłaszcza, że dzielimy się na pół. A, testujemy w niskich... No, no, nowy zakup w niskiej jakości światła. GoPro ogólnie lubią dużo światła. I pan wam pokaże, że ja do tej pory 7 miałem. A ta tutaj GoPro ma... O, widać, nie? Ekranik ma zewnętrzny, więc można się bardzo fajnie skadrować. Ja ogólnie nagrywam w 1080p w 30 klatkach. Czasami w 60, z tego względu, że wszystkie aplikacje w telefonie, czy MacBook, czy coś, no 4K pliki są dość duże. I 1080p jest taką odpowiednią rozdzielczością. Biorąc pod uwagę, że i tak pewnie oglądacie na telefonach, na tabletach. Rzadko ktoś tam na dobrym telewizorze 4K ogląda. O, idziesz do vloga? O, już się przebrałaś, tak? Przebrałaś się już? To jest nasza barmanka, która przeważnie na górze w prywatce. Największa gwiazda barmanka, przeważnie na górze przy barze jest, ale dzisiaj na dole będzie na barze, właśnie, nie? Tak, dokładnie. Przedstawisz się ładnie, widzą? Jestem Frosty. Co? Frosty. To, taką ksywę masz? Nie widziałem. Pierwszy raz to słyszysz? No, Frosty? No. Czyli z marzlucha.